Hej, witajcie moi drodzy, jesteśmy w grze Don't Starve, a ja dzisiaj pokażę wam jak zacząć. Jest to krótki poradnik, znaczy krótki, zobaczymy czy krótki. Moi drodzy, jest to poradnik, w którym pokazuję wam jak zacząć. Oczywiście nie jest to przepis taki już sztywny, że za każdym razem należy się do niego stosować i tak dalej. Nie, jest to po prostu mój sposób na zaczęcie. Póki co mnie nie zawiódł, wydaje mi się, że jest jednym z lepszych. Tak to ujmijmy. Oczywiście na samym początku, tak jak to większość tych wszystkich poradników mówi, zbieramy co się da. Zbieramy co się da, ale z tym założeniem, że ja przede wszystkim nastawiam się na zebranie jakiejś ilości jedzenia, patyków, tutaj tego krzesiwa czy krzemienia, do końca nie wiem co to jest, flintu, patyków i trawy. Mam nadzieję, że nie powtórzyłem kilka razy. Także duża ilość jedzenia, patyki, trawa i to krzesiwo. I z takim zapleczem ja proponuję przede wszystkim w tym momencie nie od razu się osiedlać, ścinać drzewa, wiecie, i zaczynać tutaj stawiać te takie proste ogniska, kombinować od razu surowce. Nie, niestety, znaczy niestety czy stety, ja jestem temu przeciwny. Moi drodzy, uważam, że najlepszym rozwiązaniem, najlepszą metodą jest w tym momencie zebranie kilku takich surowców. No i mówię, jak najwięcej jedzenia i udanie się w podróż. O jaką podróż mi chodzi? Słuchajcie, miejsce na pierwszy obóz musi się znajdować gdzieś niedaleko stałego źródła jedzenia. Takim jest na przykład tutaj królicza nora, bo wiadomo, że jeżeli gramy z dodatkiem DLC, wiadomo, że przez 3 pory roku mamy dostęp zawsze do tych królików. No wiadomo, wiosna niestety jest taka troszkę w plecy, powiedzmy, z tymi królikami, ale generalnie przez całe 3 pory roku króliki będą zapewniały nam jedzenie, więc musi być gdzieś to nieopodal królików. Najlepiej, żeby tych królików było jak najwięcej. Poza tym uważam, że bardzo dobrze, jeżeli niedaleko bazy gdzieś jest sawanna z bawołami. Dlaczego z bawołami? Słuchajcie, jeżeli mamy gdzieś blisko bawoły, to wiadomo, że wieczorem możemy je ogolić i tam do tej zimy się przygotowujemy, ale to już jest dalsza część. Na samym początku, po co nam, moi drodzy, bawoły? Po co? No, bawoły, jak wiemy, produkują kupę. To jest dosyć takie oczywiste, prawda? Do czego nam ta kupa? Jak wiadomo, potrzebujemy jej dosyć sporo na stworzenie farm. Gdyż jak już się osiedlimy, jak już znajdziemy to takie podstawowe miejsce na bazę, ja preferuję zacząć już od razu, powiedzmy, wybudować ze 4 do 6 farm jak najszybciej, żeby to było jak najszybsze. Oczywiście, moi drodzy, czego szukamy? Jak, tak jak mówiłem, dostępu do jedzenia. Tu mamy, widzę, sawannę, czyli do takiego stałego źródła jedzenia. I czego? Stałego źródła jedzenia, bawołów i kamieni niedaleko, gdyż surowiec będzie to nam bardzo potrzebny. Tu zobaczcie, już mamy króliki, bardzo fajnie, mamy touchstone, czyli w niedaleko bazy by się przydał, ale to jest troszkę za mało. Oczywiście ja wyznaję zasadę, jak widzicie, chodzenia tutaj przy granicach naszego świata, bo wtedy mniej więcej mam pogląd na to, jak on się układa, widzę, jakie biomy się tworzą i tak dalej. I najłatwiej mi jakoś w tym momencie obadać, gdzie będą dane surowce, gdzie się rozciągają te biomy. O, jeżeli mamy takie pojedyncze kamyczki, to wiadomo, warto je zbierać po drodze. Może jakoś tam niemocno... No dobra, już troszkę odbiegliśmy od granic. Może jakoś niemocno się za nimi rozglądając, ale pozbierać je, żeby na miejscu być może uda już nam się od razu, jak znajdziemy dobre miejsce na bazę, od razu postawić nasze ognisko obudowane. Poza tym, jeżeli trafimy na jakiś właśnie cmentarz i złoto, oczywiście bierzemy je koniecznie, żeby jak najszybciej postawić naszego science machina, czy też po polsku maszyny nauki. Tutaj widzimy, że bardzo fajnie, bo jest tak, kamienny biom, tu już są jakieś pajączki, jest to bardzo fajna opcja. Nawet powiedziałbym, że to całkiem fajnie wyglądało, bo niedaleko jest touchstone. No, ale tak jak już mówiłem, brakuje mi tu, słuchajcie, źródła jedzenia, stałego źródła jedzenia. No cóż, tak więc wyruszamy w drogę. Podczas tych pierwszych podróży
pierwszych podróży, podczas tych pierwszych dni, kiedy poszukujemy tego miejsca na bazę, kiedy jeszcze nie przychodzą psy gończe i te wszystkie, póki jeszcze jakoś się w miarę trzymamy, wyznaję zasadę generalnie nie zatrzymywania się. Nie zatrzymujemy się nawet na chwilę, w sensie powiem tak, póki nasz wskaźnik głodu jest na w miarę wysokim poziomie, to jedyne nasze takie przytrzymania są chwilowe, właśnie na podniesienie jakiegoś itemku, na zebranie jagód, na podniesienie marchewki, kamienia czy czegoś takiego, ale wiadomo, nie przesadzając z tym wszystkim. A tak, nawet w nocy bierzemy, robimy sobie pochodnie, po to właśnie zbieramy na początku patyki i trawę i nawet z pochodnią w nocy chodzimy po terenach na mapie, tutaj sprawdzając mniej więcej jakie mamy biomy, czy ewentualnie jakieś tutaj króliczki, czy temu podobne się nam trafią. Często takie poszukiwania zajmują nawet do kilku dni. Moim najdłuższym takim poszukiwaniem, powiedzmy, było aż 7-dniowe poszukiwanie. Przez 7 dni tułałem się po tym świecie Maxwella, po tej wyspie, ale aż w końcu znalazłem. Troszkę się bałem, że przyjdą, zaatakują mnie psy, ale jakoś się udało. Jakoś się udało. Oczywiście najczęściej znajduje się dużo szybciej miejsce na bazę, no ale czasami zajmuje to również tyle. Jeżeli już tyle czasu szukamy i już pojawia się to niebezpieczeństwo, że niedługo pojawią się psy gończe i możemy zostać zaatakowani, w tym momencie polecam zrobić taką, powiedzmy, mini bazę. Mini bazę. Co rozumiemy, moi drodzy, przez mini bazę? Przez mini bazę mam na myśli, że taką malutką bazę, w której właśnie postawimy ognisko, gdzie się najemy i zrobimy science machine. Przy science machine zrobimy włócznie i zbroję. I kiedy mamy już włócznie i zbroję, to nie zatrzymujemy się tam dalej. Nie żałujemy, że o, zużyliśmy jedno złoto, kurczę, jaka wielka szkoda i teraz wszystko stracone, bo tyle surowców poszło, nie, ja tu zostaję. Nie, moi drodzy, zostawiamy tę maszynę nauki, tu gdzie ją postawiliśmy i z takim ekwipunkiem nadal szukamy sobie miejsca na naszą bazę, na naszego takiego upragnionego miejsca, tego wyszukanego na tą bazę, a w jakichś dalszych tam, w dalszej części rozgrywki naszej wrócimy sobie po tego science machine z młotkiem, odzyskamy przynajmniej części itemków i że tak powiem, będziemy się cieszyć, że tam nie zostaliśmy, gdyż znajdziemy sobie później jeszcze lepsze miejsce na bazę. Zobaczcie, moi drodzy, przeszedłem tutaj już kawałek, co prawda nieduży, zrobiliśmy tutaj taki okrąg. Zrobiłem taki kawałek i tutaj przechodząc zobaczyłem jakieś kolejne biomy, ale pomyślałem o tym, że tak, że mamy tutaj biom kamienny, tutaj mamy cmentarz, więc mamy wiele z tego, co jest nam na sam początek potrzebne. Nawet tutaj widzicie, mamy jaskinię. Także jest to, pomyślałem, że byłoby to fajne miejsce na zrobienie bazy, a tu widzę, zaczyna się ten taki biom, ciężko mi powiedzieć jaki, zapomniałem nazwę, aczkolwiek z naszego DLC, taki jesienny, i postanowiłem wrócić tutaj jeszcze na tą sawannę. I słuchajcie, co znalazłem na tej sawannie? Zobaczcie, mamy bawoły. A przynajmniej jednego, także już jeżeli widzimy, że jest bawuł, jest co prawda jedna nora królicza, to mało, ale jest 2, 3, 4, 5, 5 nor króliczych i bawuł, to już mamy punkt zaczepienia. Gdyby było jeszcze troszkę więcej bawołów, i zobaczcie, mamy bagna, to jest też bardzo pozytywna sprawa. Dla początkujących graczy jeszcze być może to troszkę, no to troszkę... troszkę temat na późniejsze, nasze późniejsze takie rozgrywki. W każdym razie zobaczcie, mamy wszystko to, czego nam potrzeba. Mamy bawoły i to sawannę dosyć dużą z tego, co widzę. Mamy robaczą dziurę, czyli możemy się w każdym momencie przenieść gdzieś dalej. Także też bardzo fajna opcja. Jak widzicie, w ogóle do tej pory się nie zatrzymywałem. Nie odnawiałem nawet współczynników żadnymi tutaj, żadnym jedzeniem. Po drodze mnie jeszcze świnie zaatakowały, te świnie wojownicy. Także mnie troszkę, także tutaj troszkę mniej życia. Słuchajcie, i uważam, moi drodzy, że w tym momencie miejsce właśnie gdzieś, że gdzieś tutaj jest idealne miejsce na osiedlanie się. I teraz tak, obiegnijmy sawannę dookoła. Z tego, co widzę, to sawanna jednak nie jest tak wielka, jak mi się wydawało.
Także sobie bez problemu zrobimy to w bardzo szybkim czasie i będziemy mieli mniej więcej zarys taki, jak duża ona jest. Okej. No, okej, dobrze. I teraz widzimy, że tak, jeszcze tutaj wypadałoby obiec tą sawannę. Ale to ona będzie mniej więcej tak, to tu pewnie będzie tak zawijać, ponieważ stąd widzieliśmy, że tutaj nadal są bagna, czyli ta sawanna będzie mniej więcej taka, już nie będę jej obiegał całej. I teraz tak, zobaczcie. Tutaj mamy bawoły, tu gdzie kursor myszy, tutaj mamy króliki, touchstone, tutaj mamy biom kamienny, cmentarz, a tutaj mamy już te biomy nasze fajne z glumerem i tak dalej. Tu... Także powiem wam tak, według mnie najlepszym miejscem do osiedlenia się byłoby tutaj to miejsce przy touchstone'ie. Dlaczego nie przy samych bawołach? Ze względu na ich okres godowy. Bardzo fajnie jest przy bawołach, wtedy kiedy, wiadomo, są do nas przyjaźnie nastawione, ale wtedy kiedy zaczyna im się okres godowy, już przestaje być tak fajnie. No i w tym momencie moglibyśmy mieć problem. Zobaczmy, jak tutaj sprawa wygląda z tym touchstone'em, jak to wygląda dookoła touchstone'a. Tu mamy touchstone, tu mamy już kolejny biom. I'm so hungry, wiem, Wilson, wiem. Tak, moi drodzy, uważam, że nawet jeżeli ktoś nie chciałby na sawannie tylko na tym biomie, to może sobie tutaj już bazę rozbić. Uważam, że to też bardzo fajną opcją by było, aczkolwiek ja preferuję rozbicie bazy dosłownie w tym miejscu, tu gdzie rzucam pochodnie. Czy jeszcze zobaczmy, jak daleko jest do bawołów. A nawet troszkę przesadziłem, jest troszkę za blisko do bawołów. Czyli nawet nie w tym miejscu, a bliżej, jeszcze bliżej touchstone'a. Czyli gdzieś o tutaj, tutaj ewentualnie ciut wyżej na tej takiej polance tutaj. O, i w tym miejscu, kiedy mamy już mniej więcej taką miejscóweczkę na początek obozu, zabieramy się, moi drodzy, przede wszystkim za ścięcie drewna. Bierzemy już takie początkowe czynności, takie już normalne, jak to w tych wszystkich poradnikach ludzie pokazują, ludzie mówią, zabieramy się za ścinanie drewna i przede wszystkim postawienie tego obudowanego ogniska. Ja już mam po drodze, nazbierałem kamienie, więc od razu takie ognisko mogę postawić. Tak więc sobie postawmy to obudowane ognisko. Może tutaj. Oj. Jeszcze raz. Place. O tak. O, postawiliśmy sobie obudowane ognisko. Moi drodzy, dlaczego obudowane, a nie to takie zwykłe? Może od razu wam pokażę. Ze względu na to, że obudowane nie rozprzestrzenia ognia. Postawmy sobie to tutaj. I teraz tak. Zobaczcie. Położę sobie jedną szyszkę tutaj obok tego ogniska, jedną obok tego. I teraz tak, dorzućmy sobie troszkę do tego ogniska, rozpalmy je, większy płomień. Zobaczcie, szyszka od razu się zapaliła. A tutaj, nie wiem czy mam czym rozpalić. Dobra, zetnijmy sobie drewno. Zaraz rozpalę i pokażę wam, że przy tamtym ognisku rzeczy możecie kłaść dosłownie obok i one mimo wszystko się nie zapalą. Nie ma takiej szansy. Tym razem udało się dosyć szybko znaleźć miejsce na obóz. Także fajnie wyszło. O, zobaczcie. Mogę dokładać ile chcę i szyszka się nie zapali. Także zdecydowanie jak najszybciej, moi drodzy, przechodzimy do takiego właśnie ogniska. Następną czynnością, jak już będziemy mieli takie ognisko, jaką polecam wykonać, jest ścięcie troszkę drewna i wybranie się na biom kamienny. Na biom kamienny, aby uzyskać złoto. Moi drodzy, dlaczego jeszcze, chciałbym powiedzieć, dlaczego jeszcze nie opłaca się, znaczy nie opłaca się, opłaca się mieć w miarę blisko bawoły. Między innymi ze względu właśnie na psy gończe, jeżeli, wiadomo jak to początki, prawda? Na samym początku również ja miałem problemy z zabiciem psów gończych, w ogóle z walką z nimi. Nie potrafiłem sobie z nimi poradzić, było dla mnie to coś wręcz, nie do ogarnięcia, tak to ujmijmy. I bawoły są po prostu idealną pomocą dla nas w tym momencie. Co rozumiemy przez tę pomoc? Słuchajcie, jak przybiegają psy gończe, jeżeli nie potrafimy z nimi walczyć,
to w tym momencie biegniemy do bawołów i krążymy obok nich. W pewnym momencie jakiś pies, gwarantuje wam, jak dobrze pokrążymy, jakiś pies w końcu bawoła dziabnie i w tym momencie, jak dziabnie bawoła, wszystkie rzucą się na niego. Zobaczcie, takich skał szukamy, już wracając do tematu. To są skały, które zostawiają złoto. Mają tutaj, jak dobrze zauważycie, jak dobrze się przyjrzycie, takie złote żyłki. Tak więc szybko robimy sobie kill off i rozłupujemy taką skałę. O, i zobaczcie, w tym momencie pozyskaliśmy sobie złoto. Póki co, oczywiście jeżeli tu jest tych kamieni więcej i tego złota potrzebujemy troszkę więcej, to jeszcze zostajemy i troszkę sobie tego złota tutaj organizujemy. Ja w tym wypadku... Ojej, również będę potrzebował tego złota. Dobrze, tak więc wybierzemy się po kolejne kamienie ze złotem. O, zobaczcie, mamy kolejny kamień ze złotem. Te takie kamienie inne nie zostawiają złota, natomiast zostawiają saletrę. Saletra również jest bardzo potrzebnym surowcem, gdyż przydaje nam się przede wszystkim w lato, kiedy się przegrzewamy. Z saletry robimy endotermiczne ogniska, ale o tym myślę, że sobie na wielu innych kanałach, czy na polskiej wiki z Don't Starve'a, tam sobie zaczerpniecie tej wiedzy, ewentualnie u mnie jakoś na moich przygodach, na moich odcinkach, na moich survivalach. Tak więc, moi drodzy, porozkopywałem tamte, powydobywałem złoto z tamtych kamieni. No i w tym momencie uważam, że to jest taki kluczowy, powiedzmy, może niekoniecznie kluczowy, ale taki moment, w którym już możemy sobie spokojnie wracać do bazy i rozbudowywać ją. Dobrze, moi drodzy, tak więc wróciliśmy już na miejsce, w którym chcemy postawić naszą bazę. Mamy nasze pierwsze obudowane ognisko. I co w tym momencie? Wchodzimy w zakładkę nauka, czyli science, i budujemy science machine, maszynę nauki. W tym momencie pojawiły nam się, zobaczcie, dodatkowe opcje, dodatkowe zakładki. Możemy craftować dodatkowe rzeczy. I między innymi na sam początek, moi drodzy, proponuję skraftować łopatę. Wbrew pozorom jest to bardzo przydatny item. No cóż, pomyślmy, co by tu dalej. Kolejną rzeczą, którą radzę bardzo szybko skraftować, jest to taka bardzo podstawowa rzecz, jest właśnie Alchemy Engine. Jest to silnik alchemiczny, który pozwala nam tych rzeczy wytwarzać jeszcze więcej i generalnie jest takim zastępstwem już za Science Machine. Science Machine, jeżeli postawimy Alchemy Engine, nie będzie nam już dłużej potrzebny. Tak więc zobaczmy, co, moi drodzy, potrzebujemy na Alchemy Engine. 4 deski, 2 tak zwane cięte kamienie, cut stone, i 2 electrical durette. Jest to nic innego jak po prostu tranzystor. No cóż, powiem wam tak, zarówno tranzystory robi się ze złota, między innymi dlatego chciałem tego złota pozyskać troszkę więcej. Tranzystory mamy tu w zakładce tej, tak, więc w zakładce nauka, jest to tutaj, jak widzicie, trzeci item, robi się go właśnie z dwóch takich sztabek, z takich dwóch samorodków złota i jednego ciętego kamienia. Co do jeszcze takich podstawowych itemów, które od razu radzę wykraftować, jest to tutaj w zakładce survival, czyli przetrwanie, jest taki item, mianowicie, moi drodzy, plecak. Plecak dodaje nam dodatkowe sloty wykwipunku, aż 8. Co prawda jest noszony zamiast zbroi, no ale wtedy, kiedy nie potrzebujemy walczyć z żadnymi przeciwnikami, jest po prostu świetnym takim powiększeniem ekwipunku. Prototype i budujemy Alchemy Engine. Zobaczcie, tak to wygląda. Mamy w tym momencie dostęp do większości receptur, do zdecydowanej większości, oczywiście poza zakładką magia. Po stworzeniu Alchemy Engine proponowałbym wykopywanie z jakichś bardziej odległych biomów, takich, powiedzmy, z większych odległości, tego, czego nam będzie brakowało. Co to znaczy? Moi drodzy, wykopujemy patyki, wykopujemy trawę, aczkolwiek z trawą, jeżeli jesteśmy osadzeni, powiedzmy, w okolicach sawanny, to trawę niekoniecznie, gdyż tą trawę w większości przypadków po prostu możemy kawałeczek od bazy odejść i ją po prostu sobie zebrać. Ale patyki koniecznie zbieramy. Zbieramy krzaki jagód, również to wszystko wykopujemy łopatą.
I sporo patyków oczywiście, ścinamy drzewa, bierzemy szyszki, szyszki zasadzamy gdzieś w okolicach bazy. I tak generalnie, moi drodzy, dosyć sporo byśmy tego chcieli. Ja proponuję, powiedzmy, jako to takie minimum, to zasadzenie 20-30 patyków. Ja u siebie sadzę zawsze jak najwięcej. Krzaczków, powiedzmy, 10 też do 20. Drzew, no to tutaj według własnego upodobania. I generalnie znosimy te wszystkie itemki w pobliże naszej bazy. Zobaczmy, gdzie ona jest. Tutaj, ok. I sadzimy je gdzieś w jakimś dowolnie wybranym przez nas miejscu. No, ja na przykład wezmę patyczki i te patyczki, powiedzmy, że zasadzę sobie gdzieś tutaj. O, również mamy opcję drop i plant i prawym przyciskiem myszy sobie sadzimy. Co robimy, moi drodzy, z krzaczkami? Jak wykopimy krzaczek jagód, również mamy opcję, zobaczcie, drop i plant. I w tym momencie znowu klikamy prawy przycisk myszy i je sadzimy. Tylko zobaczcie, te krzaczki troszkę się różnią od tych takich, które rosną sobie samoistnie, prawda? O to chodzi, moi drodzy, że te krzaczki po przesadzeniu tak samo dzieje się z trawą. Trzeba je nawieść. Czym je się nawieje? No oczywiście, albo kupą bawołą, do tego też nam są potrzebne bawoły w okolicy. Także możemy to zrobić bawolą kupą, albo na samym początku właśnie radzę pozbierać sobie, ja troszkę za mało zebrałem, ale powiedzmy 10 kwiatków i tych kwiatków i te kwiatki sobie gdzieś w bazie rzucić na ziemię na przykład. I ich nie ruszać, aż zgniją. I w tym momencie, kiedy zostanie pozostawiona taka zgnilizna, jak widzicie tutaj, one już mają żółty kolor i ten tak jakby pasek troszkę spada i maleje, to znaczy, że one gniją powoli. I w tym momencie, jak one zgniją, to taką zgnilizną nawozimy krzaki i nawozimy trawę. Oczywiście, jeżeli takiej zgnilizny nie mamy, to bez problemu możemy nawieźć to bawolą kupą. Kiedy już zbierzemy odpowiednią ilość węgla drzewnego, czyli charcoala. Ja mam aż 11. Potrzebujemy w zasadzie 6. Udajemy się właśnie do naszego Alchemy Engine i w zakładce Food, czyli jedzenie, wyszukujemy Crockpot, czyli garnek Crockpot. Jak widzicie, potrzebujemy 6 sztuk węgla drzewnego, 6 patyków i 3 ciętych kamieni. Także z kamieni, które zebrałem tam na początku, między innymi na początku i na biomie, tworzymy Cutstone. I w tym momencie odszukuję w zakładce Food Crockpot garnek. I tworzymy pierwszy garnek. W międzyczasie, no ja zapomniałem, ale w międzyczasie, moi drodzy, co robimy jeszcze? Robimy pułapki na króliki, gdyż zobaczcie, ja już powoli troszkę, że tak powiem, tego na ten głód mogę narzekać. No i nie mam czym, co sobie do garnka włożyć tego. Tak więc oczywiście zbieramy jagódki i już po osiedleniu zastawiamy nasze pierwsze pułapki. Tutaj w tej zakładce jest to pierwszy item, trap. I stawiamy sobie takie pułapeczki. Je najlepiej oczywiście jak najbliżej nory, słuchajcie. O! Najlepiej na norze, wtedy jest największa szansa, że królik się złapie bez podkładania żadnej marchewki. Po prostu, o, tym razem się nie udało. Ale po prostu jak będzie próbował wbiec. Kolejnymi ważnymi elementami, moi drodzy, będą Improved Farm, czyli ulepszone farmy. Zobaczcie, potrzebujemy na to aż 10 sztuk ciętej trawy, po prostu trawy, 6 sztuk kupy od bawołów i 4 kamieni. W tym momencie, moi drodzy, dlaczego jeszcze Improved Farm, a nie ta Basic Farm? Zdecydowanie szybciej rośnie na niej jedzenie, także jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli możemy zdobyć te surowce, że aż tyle tych surowców, żeby stworzyć tą Improved Farm, zdecydowanie polecam bardziej Improved Farm. Kolejnym elementem są suszarki i do nich, jak widzicie, potrzebujemy 3 lin. Oczywiście lina znajduje się w zakładce Refine, czyli kryształku, jako pierwszy możliwy item. Oczywiście wytwarzamy ją z 3 traw. Po wytworzeniu 3 lin udajemy się z zakładki Food, czyli jedzenie, i tworzymy naszą pierwszą suszarkę. Tutaj oczywiście dodatkowym jeszcze dodatkowym składnikiem potrzebnym do jej stworzenia jest węgiel drzewny. 2 sztuki. Prototype. I ustawiamy naszą pierwszą suszarkę. Moi drodzy, powiem tak. Suszarek polecam około 6 do wytworzenia w tych takich... Do zimy polecam około 6 suszarek. Około 20
krzaków, jagód. 20 to troszkę duża liczba, powiedzmy tak między 10 a 20. Z 20 minimum patyków, dosyć sporo trawy dookoła, również te koło magicznej 20, powiedzmy się trzymajmy. Alchemy Engine, garnek, oczywiście full dodatkowo pułapek na króliki rozstawionych dookoła. No i zdecydowanie w tym momencie z głodu zginąć nie powinniśmy. Przy takim zapleczu pierwszą zimę powinniśmy przeżyć bez większych problemów. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za to, że oglądaliście. No i co? I trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie, hej!